MTV24, Małgorzata Karańska i Robert Grudzień, muzyk i kompozytor. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak doszło do skomponowania tego oratorium? No ja od 14 roku życia już popełniał różne właśnie kompozycje, to zawsze były mniejsze utwory. No i przede wszystkim też zajmuję się tematami zawsze bardzo poważnymi, takimi jak Wołyń 43, jak Radomski Czerwiec 76, jak Sierpień 80, czy Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Dobroń Zwycięży. Także to są takie tematy no, bardzo poważne, ale też bardzo ważne dla naszej historii, często trudnej. No i cieszę się też, że właśnie to moje doświadczenie jak gdyby spowodowało, że przymierzyłem się od roku, aby skomponować właśnie, ułożyć w całości już oratorium poświęcone właśnie 1050. rocznicy chrztu Polski, powstania naszego państwa. I w tym oratorium właśnie poprzez muzykę, poprzez słowa chcemy właśnie pokazać historię, ale też to piękno właśnie, prawda, od muzyki średniowiecznej przez muzykę renesansową aż do muzyki współczesnej. Też tak postaraliśmy się, aby każdy, kto przyjdzie na koncert, taki jest oczywiście takie tutaj zamierzenie moje, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, aby coś z tego koncertu rzeczywiście wyniósł jako osoba właśnie ochrzczona, jako osoba, która należy właśnie do, jest, prawda, chrześcijaninem, należy do Kościoła katolickiego. Wcześniej przyjeżdżał Pan w ramach tutaj spotkań z kulturą chrześcijańską tutaj do Krynicy. Zapraszał Pan artystów Krzysztofa Kolbergera, tak, już zmarłego, i Annę Romantowską. Tym razem jako narrator pojawi się Jerzy Zelnik, znany aktor. Tak, z roli Faraona między innymi, więc postać bardzo znana w Polsce, i Jerzy Zelnik, który też od wielu lat zajmuje się właśnie też tymi poważnymi tematami i właśnie to, co dotyczy naszej historii i współczesnej, ale tej historii bardziej też odległej, czy Kościoła, to właśnie Jerzemu Zelnikowi, jakim mi jest to bliski. Stąd też współpracujemy już prawie 30 lat i cieszę się też właśnie, że wspólnie możemy właśnie coś więcej publiczności przekazać. A tutaj z Krynicą z drugiej jestem związany od 2005 roku, czyli to jest chyba 12 rok teraz, czy 11 rok, prawda, tej naszej współpracy z księdzem dziekanem Bogusławem Skotarkiem. I cieszę się, że ta współpraca jest właśnie co roku, że systematycznie właśnie realizujemy różne projekty tutaj właśnie dla gminy, czy mieszkańców, prawda, i turystów Krynicy Zdrój. I rzeczywiście wielu artystów wybitnych tutaj w Krynicy byli, między innymi właśnie Krzysztof Kolberger, który co roku przyjeżdżał, i tak jak obliczyłem, to Krzysztof Kolberger był, mimo że już nie żyje, prawda, od 2011 roku, to od 2005 do 2011 roku był w Krynicy 6 razy tutaj z koncertem, między innymi z Drogą Krzyżową, czytał Tryptyk Rzymski Jana Pawła II. Także cieszę się, że księdzu dziekanowi właśnie tutaj współorganizującym też z nim właśnie instytucją, między innymi właśnie Urzędowi Miasta, czy współpracy z burmistrzem, udaje się właśnie kontynuować to dzieło i że właśnie tą kulturę naszą chrześcijańską możemy właśnie promować poprzez modlitwę, ale też właśnie poprzez sztukę, poprzez spotkanie z wybitnymi artystami. W oratorium będzie występował też również młodzieżowy taki chór. Może coś na ten temat, na temat tych młodych ludzi, którzy uczestniczą w tym oratorium. To znaczy, to jest tak napisane, że w tym koncercie mogą wziąć wszyscy udział. Jeżeli my przyjeżdżamy gdzieś do parafii i nam parafia, czy miasto zgłasza, że mają chór, mają zespół, prawda, oazowy, mają grupę, nie wiem, dzieci, młodzieży, starszych ludzi, którzy chcą wystąpić, to nie odmawiamy nikogo. Także tak jest pomysł tego oratorium zrealizowany, że my jako muzycy związani z Filharmonią Lubelską, prawda, kilka osób, muzycy, którzy grają też na całym świecie, jak Piotr Wrona na akordonie, czy Krzysztof Pachla, koncertujący też po całym świecie i w Polsce z najlepszymi muzykami, grający na saksofonie, na klarnecie. Właśnie podoba mi się takie właśnie zaaranżowanie, opracowanie tego oratorium. I to też oratorium jest tak napisane, że w tym oratorium, tak skromnie mówiąc, mogą wystąpić 2-3 osoby. Oczywiście to będzie forma bardzo kameralna. Minimum to jest 8 osób. I oczywiście tutaj soliści, którzy są wybitni, bo też połączyliśmy, można tak powiedzieć, troszkę wodę, prawda, z ogniem. I tutaj na przykład występuje śpiewaczka, która studiuje w Akademii Muzycznej w klasie jazzu i muzyki rozrywkowej, czyli jest jazzmenką, wokalistka Kinga Nadłonek. Występuje dwóch śpiewaków, jak Marcin Obuchowski, tenor i bas
Tomasz Mazur. Także to jest takie połączenie po prostu no, ludzi, którzy też właśnie poprzez swój talent, ale ludzie jako właśnie, czy artyści jako ludzie wierzący chcą też dać świadectwo właśnie w takich projektach biorą chętnie udział. Także mam nadzieję, że po wielu już próbach i wielu koncertach, które w Polsce zrealizowaliśmy, jedziemy dalej z Krynicy Zdrój później do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, do Krakowa, do Wrocławia. Tych koncertów będzie około 50 do końca roku i najwięcej zgłosiło się do nas właśnie w Warszawie, będzie około 500 osób na jednym koncercie, ale to też jest taka liczba, że obok chóru podczas koncertu śpiewają też uczestnicy, którzy przychodzą na ten koncert. No i cieszę się też, że w tym moratorium biorą udział tacy aktorzy właśnie jak Anna Seniuk, dzisiaj oczywiście Jerzy Zeni w Krynicy Zdrój, Maciej Zakościelny, aktor młodego pokolenia. Także mieliśmy na oratorium wykonywane na Mazowszu, gdzie występował zespół folklorystyczny dziecięcy. Także wszyscy, którzy mogą w tym zespole, z tym naszym zespołem wystąpić, to występują. Wiele jest już informacji też i w internecie, i różnych filmów. Także można posłuchać sobie, jak na przykład śpiewają filharmonicy lubelscy, prawda, jak na przykład śpiewa z nami zespół dziecięcy, zespół folklorystyczny. Chodzi o to też, aby właśnie no poprzez naszą pracę oczywiście profesjonalną i to doświadczenie współpracy z wielkimi artystami, czy aktorami, czy muzykami, właśnie dać też szansę wszystkim ludziom, którzy po prostu są ochrzczeni, którzy chcą wystąpić w takim koncercie, którzy chcą dać świadectwo. I jak do tej pory to nam się udawało. Koncert był w Lublinie, był w Chełmie, było kilka koncertów na Mazowszu, także mam nadzieję, że po tym dobrym starcie uda się dalej to dzieło kontynuować. Dziękujemy i zapraszamy na następne. Zapraszamy serdecznie, dziękuję też za rozmowę i pozdrawiam. Dziękuję.